święta dają nam okazję do podziwiania blasku rozświetlonych ulic, okien, choinek, czyli mieniącego się światłem domu i miasta. Uchwycenie tego na zdjęciu wymaga pewnych zabiegów. Na początek spróbujmy sfotografować oświetlone lampkami dom lub choinkę. Eksperymentując z czasem naświetlania, sprawdzimy, jaki daje to efekt. Im dłuższy czas naświetlania, tym bardziej rozmyty i bajkowy obraz. Używając krótszych czasów, skupimy się na kompozycji ze świateł wyłaniających się z mroku. Gdy znajdziemy się w tak klimatycznym i świątecznie przystrojonym miejscu, nie musimy mieć ze sobą statywu. Musimy jednak skupić się na odpowiednim ustawieniu ISO. Rozpiętość ISO jest różna dla różnych aparatów. Oscyluje w granicach od 100 do 3200 i więcej. Zasada ustawień czułości jest bardzo prosta. Im wyższa wartość ISO, tym mniej światła potrzebujemy. Musimy jednak uważać, ponieważ im bardziej będziemy czuli, tym większe zniekształcenie obrazu otrzymamy. Mowa tutaj o tak zwanych szumach. Przy wysokich wartościach czułości pojawiają się na zdjęciu drobne kropki przypominające ziarna. Czasami może się to okazać zabiegiem estetycznym przypominającym ziarno błony filmowej, które przeniesie nas w czas fotografii analogowej. Aby wykonać zdjęcia szczegółowe, potrzebujemy statywu lub stabilnego miejsca do ustawienia aparatu i dłuższych czasów naświetlania. Jednym z bardziej efektownych sposobów wykorzystania światła nocą jest uchwycenie jego źródeł w ruchu. Idealnie do tego zabiegu nadają się zimne ognie, dzięki którym możemy namalować obraz światłem. Pamiętajcie, żeby eksperymentować. Do zobaczenia.